Słuchajcie, dzisiejszy odcinek zaczniemy troszeczkę nietypowo, a mianowicie jestem bardzo ciekawy waszej opinii, czy lepiej nagrywać sonówką, tą, którą mamy tutaj. To jest ZV-E10, nic wielkiego, z obiektywem Sigma 24 mm. Czy jednak przesiąść się na Pocketa, bo jest wygodniejszy, można go wszędzie zabierać. Jestem ciekawy waszej opinii. To jest wersja, którą nagrywamy. Sony ma mikrofon shotgun, czyli kierunkowy. I to jest mikrofon Rode, najprostszy video mic, ten mini bodajże. Nie pamiętam, jak on się dokładnie nazywa. A Pocket jest w tej chwili z wbudowanym mikrofonem. Za chwilę dodam mu mikrofon ten przenośny i zobaczymy sobie, czy jest lepiej, czy nie. Dla mnie wygodniej jest, powiem wam, pomimo że sonówka bez lusterkowiec jest większy, cięższy, nie ma stabilizacji takiej dokładnej, bo nie ma stabilizacji na bieżąco, bo muszę stabilizować w Catalyst Bronze, to jednak ten trade-off układa się w ten sposób, że wolę zabierać sonówkę. Ale dzisiaj bardzo was proszę o pomoc, żeby powiedzieć mi, czy wystarczy jakość Pocketa i ten dźwięk. Zaraz zrobimy sobie dźwięk. Teraz przejdziemy na dźwięk z mikrofonu przenośnego. No i teraz zobaczmy sobie, jak wygląda dźwięk, jeżeli chodzi o Pocketa. Ja mam mikrofon blisko tutaj. Tak wygląda na tej miejscówce. Ostatnio wielu youtuberów używa mikrofonu przypiętego do czapki. Czy takie vlogi mogą być? Tracking mi się nie podoba w Pockecie. Wiecie dlaczego? Bo mam za dużo miejsca nad głową. Musiałbym dać ujęcie troszeczkę niżej. Może w ten sposób byłoby idealnie. Dobra, co dzisiaj robimy? Polatamy sobie tutaj dwoma albo trzema dronami. Wziąłem Awatę, wziąłem Nazgula, bo mam kilka pakietów do wypalenia. A opowiem wam też ostatnie swoje przygody, bo było dosyć dużo ciekawych rzeczy. Myślę, że to będzie fajny odcinek, ale przede wszystkim zależy mi na tym, żeby przetestować jakość tego dźwięku. Nie? Co z nim zrobimy? To zależy już od was. Jeżeli będą głosy na zostawienie sonówki, zostawiamy sonówkę. Jeżeli większość komentarzy będzie taka, że przesiadamy się na Pocketa, zrobimy to. Nie? Lecimy z pierwszym lotem. Let's go! Dobra, przeszła do trybu manualnego. Wychylenie gimbala na 33 stopnie i lecimy. Postaram się polatać troszkę odważniej. Mam połowę akumulatora w tej chwili, a akurat z tym mikrofonem jesteśmy w stanie sobie sprawdzić, jak to wygląda. Nie będę latał daleko, bo tu zdaje się, że nie mam moda na FCC. Popatrzę jeszcze, jak ona sobie radzi. Radzi sobie naprawdę nieźle. My ostatnio robiliśmy ćwiczenia z chłopakami podczas warsztatów plenerowych. Lataliśmy nią cały weekend i było ok. Ja jestem ogólnie zadowolony z Awaty 1, oprócz hałasu, bo ona jest świetnym dronem dla początkujących, osób, które nigdy nie latały w goglach, takich mawikowców, którzy przyjeżdżają na przykład i chcą się dowiedzieć, czy to jest w ogóle dla nich, nie? Więc jak to zrobić najłatwiej? Założyć gogle i polatać Awatą 10 minut i w tym momencie wiemy wszystko. Polecimy sobie tutaj na wprost, troszkę pod słońce, ale może bokiem polecę najpierw. To, co mi się podoba w Awacie, to jest parę rzeczy, między innymi bardzo dobry zasięg. Jakość kamery jest wystarczająca do wielu sytuacji, głównie do takich poglądówek, ale na YouTube uważam, że ta jakość jest w porządku. Jeżeli komuś zależy, może sobie dopiąć GoPro rozebrane albo całe. Ja już latałem i tak, z całym GoPro jest troszkę ciężka ta kamera, z rozebranym GoPro jest dużo lepiej. Pokazuje home point, ma tryby inteligentne, ogólnie nie jest źle z tą Awatą. Dałoby się oczywiście zrobić to troszkę lepiej, no ale nie zawsze jesteśmy w stanie. Uważam, że jest bardzo przyzwoita, gdyby nie dźwięk i trochę inne rozłożenie środka ciężkości, byłoby dobrze. Teraz też pytanie, do czego my ją używamy, do czego my jej używamy, czy my chcemy latać ogólnie takim spokojnym cruisingiem, tak jak ja teraz, czy chcemy czegoś więcej, a mianowicie akro, bo jeżeli mówimy o akro, no to ona średnio się nadaje. Nie ma w ogóle dobrze wyważonego środka ciężkości, jest za wysoko. Akumulator, silniki są troszkę za słabe. Akumulator jest wysoko położony i rozstaw silników też jest niekorzystny, bo jest wąska ta Awata. W dwójka już to ma poprawione. Ale mimo wszystko, jeżeli ktoś sobie chce spróbować i wie, że nie musi mieć wszystkiego najnowszego,
To tak trochę jak ze starszym modelem auta, albo ze starszym iPhone'em, czy Samsungiem. Jeżeli cię to zadowoli, nie chcesz wydawać nie wiadomo ile kasy, to jest to całkiem fajna opcja. Zlądujemy, wymienię akumulator na drugi i spróbujemy jeszcze polecieć. Dokręcę sobie antenę, bo mam wrażenie, że antena w goglach mi się poluzowała i ten przekaz nie jest idealny, ale kończymy w tym momencie pierwszą rundkę, zrobimy jeszcze jedną i to będzie na tyle. Ok, słuchajcie, jedziemy z koksem wariant drugi, teraz będziemy nagrywać sonówką. Polatam blisko tą awatą, mam na 90% drugi pakiet. Czemu się nie nagrywa od razu? Dobra, lecimy. Nagrywanie wewnętrzne jest w awacie. To co trzeba zrobić, to przejść do trybu manualnego. Jest troszeczkę upierdliwa w tych podstawowych czynnościach, trzeba się do niej przyzwyczaić, ale nie ma tragedii. Główna, moim zdaniem, tragedia to jest ten dźwięk. No i też masa w stosunku do mocy. Ale damy radę. No, jeżeli ktoś jest w stanie sobie z tym poradzić, to ogarnie. Trzeba też pamiętać o tym, słuchajcie, że to jest głównie dron przeznaczony dla początkujących, dla ludzi, którzy chcą wejść w ten świat FPV i to jest najłatwiejsza forma. Jednocześnie, jeżeli mamy wydać prawie dwa razy tyle, bo używaną awatę jesteśmy w stanie kupić spokojnie, o połowę taniej, takie mam wrażenie, że mniej więcej tak powinny się ceny kształtować. Jeżeli weźmiesz pod uwagę zestaw combo razem z aparaturą, tą, którą mam tutaj, to może się okazać, że to jest naprawdę duża różnica cenowa, bo z tych podstawowych pieniędzy, czyli zestaw na dildo z jedną aparaturą, zrobi nam się całkiem spora wartość pod kątem tego, że trzeba jeszcze kupić dwa dodatkowe akumulatory huba plus aparaturę, nie? No i filtry, i w tym momencie się robi jeszcze ciekawiej. Dobra, zobaczmy jak wygląda tutaj sytuacja. Tu jest całkiem spoko. Bardzo fajnie sobie daje radę w tym miejscu. Przejdźmy jeszcze nad tymi krzaczkami. Taki lot dzisiaj w ramach relaksu. Nic wielkiego. Wzniosę się troszkę i opadnę za tym drzewem. Tu. No. Super jest. No na pewno O3 i Avata 1 wniosły już dużo, jeżeli chodzi o FPV. Jeżeli chodzi o jakość, to jest mega wartość dla całego FPV, bo mamy cyfrę, która daje nam już jakość w wielu przypadkach wystarczającą na social media albo dla takich rzeczy jak live'y nawet, nie? Osobną kwestią są ostatnie live'y, o których wam chciałem powiedzieć, tylko wspomnieć. Były dwa wydarzenia, czy tam trochę więcej, ale koncerty podsiadły na dużych stadionach, latane Avatą dwójką nad ludźmi. No i też koncert w Warszawie, Taco Hemingwaya. Też tam były drony, też wiem kto latał. Ale dla mnie, słuchajcie, jednak ja bym wybrał coś, co jest lżejsze, poniżej 250 gramów. Nawet jeżeli Avata lata dłużej, to bym wybrał małego koptera na O3, który też polata dłużej, bo są akumulatory i 720 HV i są akumulatory nawet takie około 600 mAh, które nam dadzą za 4-5 minut możliwości lotu, więc trudno, ja bym Avaty nie brał, bo jest po prostu za ciężka i za duża na takie rzeczy, ale takie były plany i takie były tematy na tych stadionach. Kto zna tę sytuację, to wie, ja też nie chciałbym być tutaj tubą plotkarską. Uważam, że Avata nie nadaje się, pomimo że ma wszelkie predyspozycje, to jest za ciężka. DJI powinno skomponować jeszcze drona 25 albo coś podobnego, czy 20, która by nam dała, czyli 2 cale albo 2,5 cala, która dałaby nam lekkość i masę poniżej 250 gramów. Fajnie się tutaj lata, nic wielkiego. Słuchajcie, spróbuję takim cruisingiem jeszcze przelecieć dość niskim. Nie wiem czemu, ale ja pierwszy raz dzisiaj tracę dosyć poważnie zasięg tutaj w goglach. To jest spowodowane pewnie tym, że nie mam tutaj moda. Albo anteny od gogli się poluzowały. To spróbujmy w takim razie polecieć nisko tutaj przy nas, bliżej.
I to wygląda ekstra. Od razu sobie przejdziemy do zwrotu. Zobaczycie, czy jest zwrotna. No jak się wie, jak sterować, to w miarę ona się trzyma, nie? Tak, 180 stopni. Teraz dajmy na prawą stronę. Ogarnia to. Nie ma może super szału, ale jest w porządku. Dla mnie AWATE też jest pomocna, kiedy są takie wydarzenia, że trzeba czekać na ujęcia. Na przykład czekamy na planie, aż rycerze zaczną się naparzać mieczami, czy samochody wjadą podczas rekonstrukcji. W takich sytuacjach brałem w zeszłym roku AWATE. To mi się bardzo sprawdzało. Pomimo, że hałasowała i ludzi to też drażni, ale jeżeli jest trochę zgiełku podczas bitwy, to i tak nie ma znaczenia. Natomiast jest fajne to, że masz do dyspozycji około 10 minut lotu i te pierwsze 2-3 minuty można nawet poczekać, zanim rekonstrukcja się rozpocznie. I pod tym względem właśnie, czy do live'ów, czy do tego typu rzeczy, ona jest bardzo pomocna. Ale jak widzicie, no te loty są, one są dosyć przeciętne, ale są przyjemne. Oprócz hałasu, który psuje mi sielankę takiego poranka czwartkowego, oprócz tego hałasu wszystko byłoby naprawdę super. Spróbujmy jeszcze raz zrobić 180 roll czy drift. No jest, da się to zrobić spokojnie też manualnie, nie trzeba mieć wszystkiego w ramach automatu. Ona jest słabsza, mam wrażenie, że chyba moda nie ma. No i tutaj przeszliśmy. Staram się zrobić przy tym drifcie taki numer, żeby mi się przełączyła sama albo spadła. Ale na tyle łagodnie go robię, że ona się nie przełącza, zwróćcie uwagę. Wiele osób po prostu zbyt agresywnie. A 180 drift, taki jak ten, ona spokojnie wytrzymuje. Trzeba drążek Frodo odpuścić. Czyli jedziemy na gazie większym troszkę. Teraz odpuszczam, tylko pitch idzie, czy roll, idzie w prawo i to wszystko. To się niepotrzebnie uniosłem. Jeszcze raz. Jest gitara, bardzo blisko krzaczków, nie? Widziałem też, słuchajcie, klip Podsiadło, jeszcze kończąc ten temat, jako podsumowanie. Widziałem, jak tam było latane i to było chyba z Chorzowa, jak pamiętam. Albo z Poznania. W każdym razie tam było latane dwa razy szybciej, ja o tym mówiłem już na kawce. Dwa razy za szybko, jak na mój gust. Ja bym latał tam dwa razy wolniej. I druga rzecz, co do precyzji, uważam, że tam był taki lot a la wyścigi, czyli racing FPV, a nie cinematic. Nie wiem, skąd się to wzięło. Ja nie chciałbym się tutaj wyrażać absolutnie krytycznie, bo na pewno latał fantastyczny pilot. Nawet wiem kto, czy domyślam się, kto latał, ale jak dla mnie loty nad ludźmi w stylu racingowym czy freestyle'owym, pół freestyle'owym, no to jest lekkie przegięcie. Dobra, słuchajcie, będziemy kończyć, bo drugiej Polski tutaj o poranku nie zbudujemy. Bardzo fajny poranek, AWATE 1 ma wciąż swoje duże zalety, ma też swoje wady, nie czarujmy się, ale jest to świetny dron i można go polecić, szczególnie osobom początkującym, które latają w takim głośniejszym środowisku. Niekoniecznie zależy im na tym niskim dźwięku AWATE 2 i tych funkcjach, które ma AWATE 2, i są w stanie sobie ogarnąć za mniejszą kasę starszy model, nie? To spróbujmy przelecieć. Jest gitara. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, a my będziemy już powoli przechodzić do lądowania. Życzę miłego weekendu, dnia, tygodnia i fantastycznego sezonu, kapitalnych wakacji i żeby Wam się powodziło. Trzymajcie się i do zobaczenia. Do zobaczenia. Pa, pa.